1 października wspominamy błogosławionego Antoniego Revera, prezbitera i męczennika. Antoni urodził się 6 stycznia 1869 roku we wsi Samborzec koło Sandomierza. Naukę zapewnili mu rodzice w rodzinnym domu, a następnie kontynuował ją w gimnazjum w Sandomierzu, a później w seminarium duchownym w Sandomierzu. Tytuł magistra teologii uzyskał 18 czerwca 1893 roku w Akademii Duchownej w Petersburgu. Święcenie kapłańskie przyjął 2 lipca tego samego roku w Sandomierzu. Pół roku później Antoni rozpoczął pracę w seminarium w Sandomierzu. Wykładał Pismo Święte, teologię moralną, archeologię i historię Kościoła. Był spowiednikiem kleryków, pełnił też inne funkcje. Po 10 latach pracy w seminarium pracował jako proboszcz w kilku parafiach. Cechowała go głęboka wiara i niezwykła gorliwość duszpasterska. Nie ustawał także w pracy mającej na celu przybliżenie ludzi do Pana Boga. Antoni angażował się w różne akcje społeczne, charytatywne. Robił wszystko, co tylko było możliwe, aby służyć ludziom. Był gorliwym naśladowcą świętego Franciszka z Asyżu. Założył Zgromadzenie Córek świętego Franciszka Serafickiego. W połowie marca 1942 roku został aresztowany przez hitlerowców. Aresztowano go w zakrystii, gdy był już ubrany w szaty liturgiczne i przygotowywał się do odprawienia pogrzebu. Niemcy przeprowadzili szybką rewizję na probostwie, a potem aresztowali go razem z jego bratem Kazimierzem, który przyjechał go odwiedzić. Antoniego osadzono w więzieniu na zamku w Sandomierzu. W czasie brutalnych przesłuchań usiłowano dowiedzieć się od niego, kto kolportował prasę podziemną. Sam przyznał się, że ją czytał, ale nazwisk parafian nie ujawnił. Prześladowcom oznajmił: mam 73 lata i niewiele mi się na tym świecie należy. Możecie zrobić ze mną, co wam się podoba. Moi parafianie jednak mają do mnie zaufanie. Ja ich wydać nie mogę. Gdy współwięźniowie dziwili się, że Antoni przyznał się do czytania podziemnej prasy, odpowiedział: przecież nie mogłem kłamać. Mimo że było to surowo zabronione, spowiadał współwięźniów i podnosił ich na duchu. W tej posłudze miał duże doświadczenie, gdyż przez wiele lat swojego kapłańskiego życia przed wojną spowiadał w więzieniu. Z zamku sandomierskiego Antoniego przewieziono do obozu Auschwitz-Birkenau, a później do Dachau. Tam zmarł 1 października 1942 roku, wyczerpany pracą, upokorzeniami, głodem i chorobami. Nazwany jest męczennikiem za prawdę. 13 czerwca 1999 roku został beatyfikowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika błogosławionego Antoniego, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.